wszyscy mamy jakieś wspomnienia związane z dawną motoryzacją. Ktoś kiedyś uczył się na maluchu, ktoś z Kodą przejechał całą Europę, a ktoś z kolei Wartburgiem był zawieziony na przykład do szpitala na poród. Stąd właśnie nasz pomysł, żeby kupić 5 samochodów z epoki PRL-u, przejechać nimi 1000 kilometrów i zobaczyć, jak bardzo różnią się te samochody dziś w porównaniu do samochodów współcześnie produkowanych w tych samych fabrykach. No, mamy na przykład Fiata 126P, rocznik 78, to jest najstarszy samochód, który jest w naszej flocie, w bardzo dobrym stanie. Mamy też FSO 1500, czyli Poloneza z rocznika 80, taki słynny Borewicz, można powiedzieć. Tu mamy Skodę 120L, to jest akurat najmłodsze auto w naszych zbiorach, rocznik 88, ale w bardzo dobrym stanie. Jest Wartburg 353W oraz Dacia 1310 Pace. Dacią był największy problem, żeby ją zdobyć, dlatego że tych samochodów już jest bardzo mało. Ruszyliśmy z Łodzi, to była niedziela, tam przez cały dzień byliśmy w manufakturze, mogliśmy się spotkać z czytelnikami, z ludźmi, którzy przyszli oglądać samochody, z pasjonatami. Później ruszyliśmy do Krosna, a następnym przystankiem był Chełm. No i z Chełma przyjechaliśmy tutaj do Lublina i tutaj właśnie na torze kartingowym mamy finał. Były problemy, oczywiście. Muszę pochwalić Malucha i Poloneza, nasze polskie konstrukcje, właściwie nie do końca polskie konstrukcje, ale polskie wyroby może w ten sposób, bo nie przysporzyły absolutnie żadnego problemu, podobnie zresztą jak Dacia. Natomiast w przypadku Wartburga mieliśmy kłopot z przegrzewaniem się silnika i z zapłonem. Skoda w Łodzi zastrajkowała, powiedziała, że nie jedzie dalej, padła cewka i musieliśmy z Pruszkowa ściągać cewkę, żeby można było usprawnić ten samochód i ruszyć dalej w trasę, ale wszystko się udało. To jedziemy. Jedziemy! Dobra, koniec.